Zajmuję się branżą e-commerce'ową od przeszło 9 lat i mam nadzieję, że też będę mógł odpowiedzieć dzisiaj na Wasze pytania, jeżeli takie się pojawią. Jak doskonale wiecie, nasz system obecnie składa się z trzech produktów i my to nazywamy e-commerce automation, czyli silnik rekomendacji produktowych, marketing automation i banery promocyjne oraz pop-upy. To, co przekazujemy i to, co staramy się mówić w branży e-commerce'owej, to to, że budujemy e-commerce menadżera opartego o algorytmy sztucznej inteligencji, wdrażamy innowacyjne rozwiązanie dla e-commerce, dzięki którym sklep internetowy zaczyna więcej zarabiać. I możemy powiedzieć, że to jest takie nasze USP, które przekazujemy do właśnie branży e-commerce. Takim fajnym dodatkowym, można powiedzieć, claimem, to jest to, że mając na dzień dzisiejszy 1 000 000 użytkowników w Waszym sklepie internetowym, Quartikon sprawia, że ten 1 000 000 użytkowników otrzyma 1 000 000 różnych sklepów internetowych i każdy będzie dostosowany do potrzeb, zachowań, a także tego, co chce zobaczyć Wasz potencjalny klient. Krótko o pierwszym produkcie, bo tak jak mówię, najważniejsze jest to, żebyśmy dzisiaj przeszli do programu partnerskiego. Silnik rekomendacji produktowych jest u nas oparty na sztucznej inteligencji. Na dzień dzisiejszy zaczniemy od liczb. 91% konsumentów przyznaje, że chętniej robi zakupy w sklepach, które są lepiej dopasowane do ich potrzeb. 74% konsumentów uznaje analizę preferencji zakupowych i potrzeb użytkownika za coś bardzo przydatnego i 63% użytkowników dostrzega takie zachowania, jeżeli one są włączone na sklepie. To, co my robimy, to, co właściwie robi nasz algorytm sztucznej inteligencji, to przede wszystkim to, że podejmuje decyzje, jakie produkty wyświetlić, też jakie scenariusze sprzedażowe wyświetlić w czasie rzeczywistym. I są to informacje, jakie produkty wybrać, w jakiej kolejności je pokazać, jak często w ogóle je pokazywać, na jakim urządzeniu, kiedy wysłać e-mail, czy też kiedy wysłać pop-up. Chodzi tutaj o to, że cały sklep na bieżąco zmienia się pod użytkownika po to, żeby jego konwersja, koszyk, czy też samo zamówienie po prostu było jak najwyższe. Schemat naszego działania jest bardzo prosty. Na dzień dzisiejszy my dobieramy strategię po konsultacji oczywiście ze sklepem. Od początku do końca pokazujemy, co się najlepiej sprawdzi. Następnie tworzymy indywidualną segmentację dla tego sklepu. Wprowadzamy algorytmy, które śledzą zachowania użytkownika. I każdemu użytkownikowi, sklepowi wyświetla się zupełnie inna, spersonalizowana wersja tego sklepu. Mamy małe problemy techniczne z załadowaniem prezentacji. Poczekajcie proszę minutę. Przepraszam za chwilowe problemy techniczne, ładuję prezentację od nowa i mam nadzieję, że teraz zadziała.
Jesteśmy z powrotem. To, w jaki sposób nasz system w ogóle działa, to przede wszystkim to, że dobieramy wszystko za użytkownika, dobieramy wszystko za sklep. Wy jako partnerzy nie musicie się niczym martwić i cały proces sprzedażowy, cały proces doradczy jest po naszej stronie. Zajmujemy się wszystkim od początku, tak żeby każdy sklep zoptymalizował się odpowiednio i żeby on był doskonale spersonalizowany dla każdej odwiedzającej go osoby. I jak to się odbywa? Konfigurujemy system przez nasz zespół, następnie wstawiany jest na stronę sklepu jeden prosty skrypt przez właścicieli sklepu, no i jest testowanie systemu przez klienta i otrzymanie właściwie radość z wyższej sprzedaży. Co my właściwie robimy, tak żeby Wam jeszcze dokładnie to przybliżyć, to przede wszystkim zapamiętujemy, rozpoznajemy, dostosowujemy i polecamy. Zapamiętujemy ścieżki wybory zakupowe, rozpoznajemy, jakie potrzeby na podstawie dokonanych wcześniej zakupów klient ma, dostosowujemy na żywo ofertę produktową do indywidualnych potrzeb i polecamy te produkty, które sprawią, że w e-commerce będzie wyższa konwersja, będzie zdecydowanie lepszy koszyk i użytkownicy chętniej będą robili zakupy. Co ważne, nie ma tak naprawdę żadnych ograniczeń pod kątem systemu czy też działań. Personalizujemy całą przestrzeń sklepu internetowego od strony głównej po stronę kategorii, kartę produktu, stronę koszyka, stronę pustego koszyka, stronę błędu 404, stronę z brakiem wyników wyszukiwania, czyli tak zwany no search i stronę z podziękowaniem. I co ważne, to co chcemy przekazać, to personalizacja całej przestrzeni sklepu pomaga wyeliminować puste miejsca i wygenerować sprzedaż tam, gdzie ona najczęściej była tracona. Mieliśmy ostatnio taki przypadek, gdzie jeden z klientów zadzwonił do nas i powiedział, że chyba jest coś nie tak, bo mam bardzo dużo zakupów ze strony 404. Okazało się, że miał źle skonfigurowane linki wewnętrznej reklamy i bardzo duża część osób wchodziła na jego stronę, właśnie na stronę błędu 404. Dzięki odpowiednim rekomendacjom produktowym udało nam się odzyskać część klientów i sprawić, że ta strona była początkiem zakupów. Co najważniejsze, to co komunikujemy dodatkowo, to że przyspieszamy rozwój sklepu internetowego poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii, optymalizację i automatyzację działań, optymalizację pustych miejsc w sklepie i personalizację doświadczeń zakupowych każdego klienta. Drugim jak gdyby naszym produktem, który jest uzupełnieniem do silnika rekomendacji, jest email marketing automation, przy czym my postawiliśmy przede wszystkim na maksymalną prostotę. Czyli nasz system jest prosty, ma przewidziane scenariusze, są one konfigurowane przez nas, można wgrać dowolne szablony, ale wygląda to w ten sposób, że kampania się włącza albo wyłącza i od razu ustala strategię. Nie ma żadnych skomplikowanych kroków. Dzięki naszemu marketing automation jesteśmy w stanie podnieść wskaźniki i usprawnić proces sprzedaży, no i budować z klientem lojalność, a także odzyskiwać opuszczone koszyki, nie tylko w formie wysyłki maili, ale tak na banerach czy też pop-upach. Dla każdego klienta mamy jego oddzielny cykl. Bardzo ważną jak gdyby część strategii stanowią dla nas persony i segmenty klientów. Tworzymy specjalne scenariusze dla każdego sklepu internetowego i na ich podstawie następnie tworzymy cykl życia klienta, tak żeby zaplanować odpowiednio tą komunikację, po to, żeby była w 100% najskuteczniejsza. Co ważne, jak możecie zobaczyć, sztuczna inteligencja dobiera automatycznie całą treść maila, wszystkie produkty, to, co klient chciałby mieć wyświetlone. Mailingi oczywiście są zoptymalizowane pod telefony komórkowe i jest możliwość wgrania dodatkowo własnych szablonów i osadzenia naszych ramek rekomendacji w mailach. Następnie poprzez włączenie odpowiedniego scenariusza wszystko będzie działo się w 100% automatycznie i nie będzie trzeba nic dotykać. Kolejnym naszym produktem są banery promocyjne i pop-upy. Dlaczego one są dla nas ważne? Z uwagi na to, że jest to w pewien sposób uzupełnienie tego wszystkiego, co do tej pory powiedzieliśmy. Banery promocyjne
są tak naprawdę przestrzenią w sklepie, którą my określamy, gdzie chcemy ją wyświetlać. Na przykład baner na stronie głównej może zostać zaznaczony przez nas jako wewnętrzna powierzchnia reklamowa. Możemy potworzyć odpowiednie segmenty i stworzyć 50 różnych banerów dla 50 różnych typów ludzi i klientów, którzy nas odwiedzają. Pop-upy. Wiadomo, że są bardzo fajnym tak naprawdę dodatkiem, czy też do zbierania adresów mailowych, czy też do informowania klientów o pustych koszykach, czy też o możliwościach promocji, czy też specjalnych zniżek, które klient może dostać w danym momencie. Zacznę od banerów promocyjnych. Też postaram się o nich szybko opowiedzieć i przejdziemy dalej. Banery działają na segmentach w postaci takiej, że możemy zaznaczyć dowolne segmenty, jeżeli dany użytkownik na przykład 3 razy był na stronie kategorii z frazą PlayStation 4, wiemy o tym, że był zainteresowany PlayStation 4 i następnie na całym sklepie mogą wyświetlać się temu użytkownikowi tylko i wyłącznie banery z promocjami, gramy, akcesoriami, produktami do PlayStation 4, tak żeby on myślał, że ta strona jest optymalizowana specjalnie pod niego. Jakie grupy możemy w ogóle utworzyć? Są nowi użytkownicy, powracający użytkownicy, kupujący użytkownicy, użytkownicy, którzy interesują się daną kategorią produktową, źródła ruchu użytkowników i użytkownicy, którzy porzucili koszyk. Scenariusze. Nowy, powracający klient, porzucony koszyk, no i taki klient, który chcemy, żeby dokonał kolejnego zakupu. Pop-upy. Pop-upy są używane jako tak naprawdę dodatek do banerów. Możemy stworzyć pop-upy powitalne, pop-upy wywołane po czasie bezczynności użytkownika, pop-upy, które obejmują promocje czasowe, czy też exit pop-upy, które sprawiają i wyskakują wtedy, kiedy użytkownik po prostu wyjdzie ze sklepu. I tak jak tłumaczymy zawsze naszym partnerom, naszym klientom, dlaczego w ogóle warto nas wybrać, jak to wygląda. Przede wszystkim jesteśmy 8 lat na rynku, nasz zespół konfiguruje wszystko zawsze, za sklep internetowy, czy też za partnera, który to sprzedał, no i jesteśmy na maksa elastyczni, to nie jest tak, że mamy ustalone scenariusze, dla każdego sklepu jesteśmy w stanie zrobić dosłownie coś indywidualnego. Dodatkowo, jeżeli jest taka potrzeba, przeprowadzamy darmowe testy AB. Gwarantuję, że jesteśmy skuteczni. Na dzień dzisiejszy pracuje z nami ponad 400 sklepów, no i zapełniamy tak naprawdę cały czas 24-godzinne wsparcie, które pomaga e-commerce menadżerom przy pracy i optymalizacji ich kampanii. Na dzień dzisiejszy mamy siedzibę w Polsce, dodatkowo jesteśmy także dostępni w Londynie i w Pradze. I po tym slajdzie mogę przejść wreszcie do konkretów, właściwie do tego, po co dzisiaj się spotkaliśmy, czyli do naszego kanału partnerskiego. I tak to jest, że tak jak wam powiedziałem wcześniej, jestem odpowiedzialny za dział marketingu i poproszono mnie, żebym zaprojektował kanał partnerski. Dla mnie było to dosyć oczywiste, że chcemy stworzyć przede wszystkim kanał partnerski bez ściemy. My sprzedajemy narzędzie do optymalizacji e-commerce'u, jesteśmy bardzo otwarci, chętnie o tym informujemy, pokazujemy, ale to nasi partnerzy, wy macie doskonałe relacje ze sklepami internetowymi. Dzięki temu, że wy te relacje posiadacie, macie kontakty, my mówimy otwarcie, że chcemy je po prostu kupić i płacimy za wasze kontakty bardzo dobre pieniądze. Za chwilę wam pokażę, jakie. Nasz kanał partnerski składa się jak gdyby z 4 głównych haseł, czyli burgery. Na naszych wszystkich spotkaniach serwujemy z partnerskich zawsze burgery. Oprócz tego piwo, nie wyobrażam sobie tego spotkania z partnerami bez tego dodatku. E-commerce, zawsze poruszamy elementy e-commerce'u i mówimy, dlaczego ten e-commerce jest niezwykle ważny. No i przede wszystkim i najważniejsze to, po co właściwie zostaje się naszym partnerem, czyli hajs.
W tym roku, żeby Wam jeszcze to przybliżyć, tylko i wyłącznie do końca roku, dla naszych partnerów przeznaczyliśmy ponad 1 000 000 zł na prowizję i to wszystko zależy od Waszej aktywności i zaangażowania, czy będziemy w stanie dać Wam jeszcze więcej. Jest to jedno z naszych takich haseł, które obecnie promujemy i mówimy, jeżeli nasi partnerzy będą aktywni, z przyjemnością podwoimy albo potroimy tę kwotę, z uwagi na to, że tak jak wspomnieliśmy, kupujemy kontakty. I teraz przybliżę szczegóły. Zacznę od najważniejszego, czyli prowizji w naszym kanale partnerskim. Niezależnie od tego, czy przynosi nam jednego klienta, 10 klientów, czy 20 klientów z podpisaną umową, otrzymujecie prowizję. Co ważne, nie musicie tego oprogramowania, które wcześniej Wam pokazałem, sprzedać klientowi. Wystarczy, że on wyrazi zainteresowanie, że do niego zadzwonicie, spotkacie się z nim, porozmawiacie w kanałach social media, czy też wyślecie do niego maila i on powie tak, chciałbym to przetestować. Dla nas to wszystko jest już kontaktem. Jeżeli taki kontakt następnie zostanie dograny przez nasz zespół salesowy, no to Wy otrzymujecie od nas prowizję. I co ważne, ta prowizja jest dożywotnia, czyli dopóki ten klient jest z nami, Wy będziecie otrzymywali od nas stały dochód. Na dzień dzisiejszy koszt naszego średniego abonamentu oferowany przez nasze usługi to jest 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Na podstawie programu partnerskiego i tego, jak obecnie działają inni nasi partnerzy, możemy powiedzieć, że dzięki temu za każdego klienta z taką umową, z którym podpiszemy umowę dzięki Tobie, czyli nam go po prostu polecisz, otrzymasz 750 zł miesięcznie plus jednorazową premię w wysokości 2,5 tysiąca zł miesięcznie. Jeżeli tych klientów będzie już 10, czyli jeżeli polecisz nam 10 leadów, a nam się uda podpisać z nimi umowę, otrzymasz 7,5 tysiąca zł miesięcznie stałej pensji, póki te 10 klientów będzie z nami i będzie korzystało z naszego systemu, plus wypłacimy Tobie jednorazową premię w wysokości 25 tysięcy zł, na dowolny cel. Są tacy partnerzy, którzy dostarczają więcej. Jeżeli będziecie potrafili dostarczyć 20 klientów z podpisaną umową, przypominam, że mówimy tu o umowie średniej na wysokość w kwocie 2,5 tysiąca złotych, to nasz partner otrzyma aż 15 tysięcy miesięcznie stałej pensji, którą będziemy wypłacali każdego miesiąca i jednorazową premię w wysokości 50 tysięcy. Nie ma tu żadnych haczyków. Wystarczy, że macie kontakty z e-commerce'ami, ewentualnie potraficie je zdobyć i wystarczy polecić nasz system. Co ważne, jesteśmy bardzo otwarci na współpracę i dajemy Wam wszelkiego rodzaju materiały. Przekazujemy partnerom wszystkie materiały promocyjne, możliwość korzystania z naszych sal konferencyjnych w 3 miastach, możliwość korzystania z naszego biura, wsparcie sprzedażowe, wsparcie project managerów, wsparcie customer care, wszystkich tak naprawdę działów, które są potrzebne do tego, że dany klient był zainteresowany naszym produktem. To jak wyglądają prowizje, bo przed chwilą pokazałem liczbę, a teraz mogę powiedzieć, jak wygląda to procentowo. Partner zwykły otrzymuje 100% prowizji od wartości pierwszego miesiąca każdego klienta, który podpisał umowę z nami na rok. Oznacza to, że jeżeli jakiś klient podpisał z nami umowę, to za pierwszy miesiąc, za pierwszą fakturę dostaniecie 100% tej wartości. Potem od każdej kolejnej faktury będziecie dostawali 25%, póki klient będzie korzystał z naszego systemu, a na dzień dzisiejszy churn mamy na poziomie 1%, 1,5%, więc praktycznie wszyscy klienci z nami zostają. Jeżeli te umowy będą podpisywane przez naszych salesów na dłużej niż 12 miesięcy, to dodatkowo będziecie otrzymywali 5% bonusu od każdej faktury. W przypadku zostania partnerem premium, czyli partnerem, który dostarczy nam już minimum 10 sklepów i będzie z nami współpracował ściśle, plus będziemy robili razem akcje marketingowe, jest taka możliwość. Także przewidzieliśmy 100% od pierwszej faktury, 30% od każdej kolejnej i aż 10% bonusu za to, że ta współpraca no, idzie nam coraz lepiej. Żeby Wam przybliżyć, jak w ogóle wygląda droga u nas do prowizji, do każdej faktury, to Wy, jako nasi potencjalni partnerzy, dostarczacie nam potencjalny kontakt.
taki, który cokolwiek wie o naszej firmie albo jest zainteresowany naszym narzędziem. Następnie nasz zespół sprzedażowy bierze ten kontakt, kontaktuje się z klientem i pomaga Wam, właściwie pomaga nam go sprzedać. Sprzedaje od początku do końca. W przypadku podpisania umowy następuje wdrożenie wybranego klienta, uruchomienie rozwiązania i wystawienie faktury za miesiąc rozliczeniowy. Jak tylko faktura jest wystawiona i zapłacona, Wy od razu otrzymujecie prowizję od tego klienta i, tak jak powiedziałem, dostajecie ją dożywotnio, póki ten klient z nami jest. Co ważne, nie robimy w tym programie żadnych ograniczeń. Czyli niezależnie od tego, czy jesteście działalnością gospodarczą, pracujecie w jakiejś firmie, jesteście zatrudnieni, czy po prostu jesteście osobą prywatną lub freelancerem, my przyjmujemy do programu wszystkich. Nie musicie mieć doświadczenia w e-commerce, nie musicie mieć super znajomości, wystarczy, że potraficie sprzedawać i potraficie zaangażować trochę czasu w to, żeby zapewnić sobie ten dodatkowy przychód, który my proponujemy. Co cenimy? Bo mamy już kilkudziesięciu partnerów działających w Polsce i za granicą. To wszystkim skuteczność, lojalność i jesteśmy bardzo lojalni wobec naszych partnerów. No i wspólny sukces z uwagi na to, że otrzymujecie dostęp do naszej pełnej infrastruktury i do wszystkiego, co jest potrzebne. To, co chciałem powiedzieć, jakie jeszcze atrakcje czekają na naszych partnerów? To przede wszystkim nagrody, statusy złotego partnera, salki konferencyjne do dyspozycji w naszych biurach w trzech miastach, unikalne case studies, które będziemy dostarczali na potrzeby spotkań czy też prezentacji, prywatne szkolenia, między innymi jedno odbyło się u nas wczoraj, wspólne webinary. W poprzednim tygodniu nasz partner prowadził webinar dla naszych wszystkich klientów, no i darmowy coworking w naszych wszystkich biurach. Żeby Wam zobrazować, jak taki kanał partnerski działa, przytaczamy przykład Petra Hawliczka, który jest naszym partnerem w Pradze. Na dzień dzisiejszy jest to 3-osobowa agencja marketingowa, która zajmuje się e-mail marketingiem. My zaczęliśmy współpracować ściśle w poprzednim roku i od tego czasu Petr dostarczył nam bardzo dużo leadów, z czego z tych leadów 14 zostało klientami. Na dzień dzisiejszy prowizja Petra każdego miesiąca, to co on dostaje po prostu od nas za to, że ci klienci dalej z nami są, to jest 3000 euro. I te 3000 euro wpływa do niego bezpośrednio co miesiąc na konto. Z mojej strony to tak, jeżeli chcecie zostać naszymi partnerami albo zapoznać się bliżej z programem partnerskim, zachęcam Was do odwiedzenia tej strony internetowej, tego linka, czyli bit.ly/partner.com. Tam jest opisana dokładnie cała procedura zostania naszym partnerem, a także możliwość rejestracji. I teraz, jeżeli macie do mnie jakieś pytania odnośnie kanału partnerskiego, to jestem do Waszej dyspozycji, chętnie Was posłucham. Możecie pytać o cokolwiek, o produkt, o prowizję, o wsparcie, to co Wam przyjdzie na myśl. Robert, to jest tak, nasz program partnerski nie ma żadnych wykluczeń, czyli póki jesteś w programie partnerskim i klient, którego dostarczyłeś, płaci, otrzymujesz prowizję. Jeżeli będziesz występował z tego programu partnerskiego, no to niestety tą prowizję tracisz, ale no, tak jak mówimy, nie ma żadnych obowiązków na dzień dzisiejszy partner i nie będzie ich miał. Więc zostając naszym partnerem, warto nim pozostać cały czas z uwagi na to, że w przypadku tego, jak zostaną klienci, będziemy wypłacali tą prowizję cały czas. Tak. Jeżeli klient nie zapłaci faktury, to my go monitorujemy. Jeżeli
dalej nie będzie płacił, no to dostanie od nas kolejny monit. W przypadku kilku monitów będziemy po prostu wyłączali system. Tak jak mówimy, program partnerski mówi o tym, że wypłacamy prowizję wtedy, kiedy klient zapłaci fakturę. Do tej pory nie zdarzyło nam się czegoś takiego, żeby klienci po prostu tych faktur nie płacili. Jeżeli ktoś się opóźnia, to opóźnia się maksymalnie o tydzień, dwa, trzy tygodnie, ale zawsze te faktury są zapłacone po to, żeby system działał. Tak, jeżeli zostanie nawet ściągnięte, przypuśćmy, po bardzo długim czasie, to i tak te pieniądze będą należały do partnera. Jeżeli klient podpisze umowę na mniej niż 12 miesięcy, prowizja pozostaje taka sama, jest to wtedy 25%. Nie ma bonusu tego 5%. Natomiast nie ma bonusu tego 5% i nie ma 100% wartości pierwszej faktury, wtedy pozostaje po prostu 25% na cały okres. Już mówię, powiem, tak jak opowiadałem na początku, naszym narzędziem jest silnik rekomendacji połączony z banerami i pop-upami. Jak zostawisz mi swojego maila później, to ja bardzo chętnie do Ciebie wyślę wszelkie materiały. Silnik rekomendacji polega na tym, że my zmieniamy sklepy internetowe, e-commerce'owe w czasie rzeczywistym pod każdego użytkownika. Czyli sprawiamy, że każdy użytkownik ma w 100% zindywidualizowany sklep pod swoją wizytę, pod to, czego szuka, czym jest zainteresowany. I robimy wszystko, żeby ta jego wizyta po pierwsze była jak najprzyjemniejsza, a po drugie, żeby zakończyła się konwersją. Podeślę Tobie jeszcze wszystkie materiały, plus będzie dostępne nagranie z tego webinaru, więc na pewno je też wyślemy. Tak, wystarczy, Robert, wystarczy, że jako nasz partner wygląda tak, że ty nam dostarczasz tylko kontakt potencjalnie zainteresowanego klienta. Jeżeli to nie jest nasz klient albo obecnie z nim nie rozmawiamy, to informujemy cię o tym, że akceptujemy ten lead, który nam na dzień dzisiejszy dostarczasz i to wszystko. Cała sprzedaż, jak gdyby cała obsługa, implementacja jest w 100% po naszej stronie. Prosty przekaz tego programu partnerskiego, chcemy po prostu kupić Wasze kontakty. Tak, dostęp do systemu CRM otrzymacie bezpośrednio ode mnie. Jest to HubSpot. Macie tam swój pipeline, który dokładnie monitorujecie. Macie także tam też wszystkie informacje na temat swoich leadów, które wrzucacie do systemu. Robert, jeżeli chodzi o zimne leady, to pozyskujemy je głównie poprzez budowę bardzo eksperckiego kontentu na rynku e-commerce. Od profesjonalnych e-booków, poprzez porady, webinary, masę tak naprawdę landingów, formularzy i całej reszty, ale jest to stricte skierowane do branży e-commerce i zdajemy sobie sprawę, że dużo łatwiej pozyskać klienta, który przychodzi do nas z polecenia. Nie, takich rzeczy do tej pory nie robiliśmy. Skupiamy się bezpośrednio na ściąganiu ruchu, głównie z kontentu bezpośrednio do siebie na stronę. Moja propozycja jest taka, że
jeżeli nie macie większej ilości pytań, to ja dzisiaj po webinarze przygotuję dla Was jak gdyby taką paczkę informacyjną i w dniu jutrzejszym podeślemy informacje na temat naszego produktu, tego jak wygląda program partnerski, czyli jeszcze raz prezentację, a także nagranie z tego webinaru, żebyście mogli je sobie jeszcze raz prześledzić i kontakt do potencjalnych opiekunów kanału partnerskiego, żebyście mogli z nimi porozmawiać i zapytać się też dokładnie, jak to wygląda. Każdy z uczestników dzisiejszego webinaru otrzyma od nas jutro taką informację i będziemy mogli kontynuować rozmowy indywidualnie, a także odpowiedzieć na te pytania, które Wam pojawią się w międzyczasie. Super, no to w takim razie jesteśmy umówieni. W dniu jutrzejszym otrzymacie ode mnie maila z kontaktami, prezentacją, tym webinarem oraz wszystkimi potrzebnymi informacjami i będziemy zapraszali Was do kontaktu, indywidualnych rozmów bezpośrednio z naszymi salesami i opiekunami programu partnerskiego. I ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za obecność i poświęcenie czasu, no i mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo owocną współpracę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Odzywam się jutro drogą mailową.